With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com. Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 89 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin. Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Miesiąc maj poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie litanią loretańską. Za tydzień obchodzić będziemy Dzień Matki i franciszkanie rozpoczną nowennę do Matki Bożej, do której wszystkich serdecznie zapraszają. Zapraszamy Was na archiwalny program Ojca Mężyka. Rozpoczął się maj, a z nim nabożeństwa majowe. Centralną częścią tych nabożeństw jest litania loretańska. Choć powstała ona najprawdopodobniej we Francji w XII wieku, nazwę loretańska wzięto od miejscowości Loreto we Włoszech, ze słynnym domkiem świętej rodziny, gdzie litania ta była szczególnie propagowana i odmawiana. W litanii wymienione są tytuły Maryi i jest ich obecnie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu uroczystości Matki Bożej Królowej Polski obchodzonej 3 maja w 1923 roku do litanii dołączono wezwanie Królowo-Polskiej Korony, przekształcone po II wojnie światowej na Królowo-Polski. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, na przykład Mistrzyni Pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo Odkupienia. Później zastąpiły je znane już nam Królowo Różańca Świętego, Królowo Bez Zmazy Pierworodnej Poczęta, Matko Dobrej Rady, Królowo Pokoju, Królowo W Niebo Wzięta, Matko Kościoła i ostatnio Królowo Rodzin.
I właśnie na początku maja pragniemy spojrzeć na to, jak do tej królowej rodzin modlą się rodziny i jakie jest miejsce modlitwy maryjnej w rodzinie. Nabożeństwa majowe odprawiane są bowiem do dziś w kościołach w Polsce. Chodzą na nie dzieci, młodzież, dorośli i podeszli wiekiem, nieraz całymi rodzinami. Słabnie trochę ten zwyczaj w polonijnych kościołach Stanów Zjednoczonych i Kanady, a szkoda. Coraz mniej mamy czasu, coraz dalej do kościoła, coraz bardziej zajęci księża. A przecież w kościołach, oprócz odśpiewania litanii i pieśni maryjnych, nabożeństwo to dawało okazję adoracji Najświętszego Sakramentu, a także usłyszenia krótkiej katechezy czy homilii. Dawniej ludzie też mieli daleko do kościoła, a za transport własne nogi. A jednak w maju kochające Maryję serca dekorowały zielonymi gałęziami i kwiatami kapliczki czy przydrożne krzyże. To przy nich gromadzili się ci, którzy nie mogli codziennie być na nabożeństwie w kościele. Przede wszystkim osoby starsze i dzieci. Nabożeństwa majowe, gromadzące wieczorami ludzi z sąsiedztwa, miały szczególną atmosferę. Dziś taką samą możliwość dają stawiane na przydomowym trawniku kapliczki, groty czy figurki Matki Bożej. Zawsze też pozostaje jeszcze możliwość odprawienia nabożeństwa majowego w mieszkaniu, przy ołtarzyku domowym, czy figurce lub obrazie Matki Bożej. Moi drodzy, tak nabożeństwa majowe wspominają ludzie, którzy przeżyli je jako dzieci w syberyjskich łagrach. W maju moja mamusia wieszała na liściastym drzewie blisko naszego baraku obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i urządzała nabożeństwa majowe. Władze zabroniły tych modlitw, a uświęcone drzewo w nocy wycięto ze względu na wyryte na nim krzyże. Inna osoba wspomina. Mieliśmy jedną panią, która nas uczyła pokryjomu w lesie. Pisaliśmy w korze brzozowej, a czytaliśmy z książek, które przywieźli nasi rodzice z Polski. 3 maja 1944 roku urządziliśmy w lesie ołtarz, gdzie odbyło się nabożeństwo. Na nabożeństwo szliśmy z koszykami i dzbankami, niby na jagody. Sami widzicie, moi drodzy, choć nie było wolno, choć groziły kary i prześladowanie, była chęć, było pragnienie. I ta chęć modlitwy, miłość Matki Bożej i pragnienie wiary, płynące z serc rodziców, odcisnęły się w sercach owych dzieci. A co odciśnie się w sercach waszych? Matka to nie tylko ta, która wydaje dziecko na świat, lecz która je pielęgnuje i wychowuje, przypominał kiedyś w katechezie o Matce Bożej Ojciec Święty Jan Paweł II. I tak jak Maryja była nauczycielką modlitwy Pana Jezusa, tak to matka w rodzinie jest szczególnie odpowiedzialna za naukę modlitwy. Od znaku krzyża, od pierwszych dziecięcych modlitw do Bozi, po te już oficjalne, które zostaną na całe życie. Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. To matka, a z nią ojciec rodziny, a także dziadkowie, mają stać się wzorem codziennego pacierza, którego jak chleba naszego powszedniego pragnie dusza każdego człowieka. Codzienna modlitwa jest nam bowiem potrzebna, jak woda, jak powietrze, jak chleb. Modlitwa bowiem wznosi nasze serce ku Bogu i uczy żyć w Jego obecności. Jeśli więc czasem ciężko nam, indywidualnie i wspólnotowo, rodzinnie, wznieść te serca na modlitwie, to może warto pamiętać o Maryi, która dana jest nam jako matka i wychowawczyni, także w modlitwie. Warto też podkreślić, że w naszych polonijnych warunkach nauka modlitwy jest także zawsze nauką języka polskiego. Tak. Jeśli nawet uczycie swoje dzieci modlitw po angielsku, to te podstawowe powinny znać także
po polsku. Modlitwa pańska i pozdrowienie anielskie to dwie modlitwy składające się na modlitwę różańcową, którą Kościół od wieku zalecał nie tylko indywidualnym wiernym, ale szczególnie rodzinom. Pragniemy gorąco zalecić odmawianie różańca maryjnego w rodzinach, pisał papież Paweł VI w adhortacji Marialis Cultus. Sobór Watykański II wyraźnie wskazał, że rodzina, pierwsza i żywotna komórka społeczności, przez wzajemną miłość swych członków i przez modlitwę wspólnie zanoszoną do Boga, okazuje się niejako domowym sanktuarium Kościoła. Zatem rodzina chrześcijańska okazuje się jakby domowym kościołem, jeśli jej członkowie, stosownie do zadania i sytuacji każdego z nich, wspólnie popierają sprawiedliwość, jeśli spełniają dzieła miłosierdzia, poświęcają się służbie braciom, biorą udział w działalności apostolskiej, podejmowanej przez większą wspólnotę miejscową i czynnie uczestniczą w jej liturgicznych obrzędach. Jeśli wreszcie zanoszą do Boga wspólne modlitwy. Gdy tego brak, trzeba powiedzieć, że wspólnota domowa jest pozbawiona cechy wyróżniającej rodzinę chrześcijańską. Kiedy więc odzyskuje się teologiczne pojęcie rodziny jako domowego kościoła, konsekwentnie trzeba ze wszystkich sił starać się o to, by w rodzinie rzeczywiście została przywrócona praktyka wspólnej modlitwy. Tyle Paweł VI. A Jan Paweł II, przedstawiając wartość różańca w liście Rosarium Virginis Mariae, wskazuje, że modlitwa ta pogłębia jedność rodzinną, pomaga rodzinom zagrożonym, pozwala dzieciom wzrastać w klimacie Ewangelii, na której oparta jest modlitwa różańcowa. Jest dla wielu rodzin drogą powrotu do praktyki modlitwy w rodzinie i za rodzinę, a także jest modlitwą, która wyprasza i wnosi pokój. Moi drodzy, do tematu modlitwy różańcowej w rodzinie powrócimy jeszcze w jednym z naszych programów w październiku. Mówiąc jednak o różańcu, nie sposób nie wspomnieć, że Kościół zachęca do odmawiania go w rodzinach zaraz po zachęcie do odmawiania liturgii godzin. A na liturgii godzin wzorowany jest oficjum o Najświętszej Maryi Pannie, zwane godzinkami. Wierni, którzy dawniej pragnęli także w jakiś sposób uczestniczyć w liturgicznych modlitwach kapłańskich, czyli brewiarzu, odmawiali lub śpiewali takie właśnie oficjum ku czci Matki Bożej. Co prawda znacznie krótsze, ale też podzielone na godziny, od juczni aż do komplety. Ponieważ zaś było to małe oficjum, nazwano je nie godzinami, ale godzinkami. Biografię błogosławionej Karoliny Kuskówny, 16-letniej polskiej męczennicy w obronie czystości z czasów I wojny światowej, wspominają zgodnie, że jej rodzice codziennie głośno śpiewali godzinki podczas wypełniania obowiązków w gospodarstwie. Dzieci budziły się w czasie tego śpiewu, myły się i ubierały. W takich warunkach wzrastała Karolina, poznając sercem i umysłem Maryję, całą piękną, całą czystą, tak jak zapowiadały ją obrazy i proroctwa Starego Testamentu, ze względu na jej szczególne miejsce w historii zbawienia. Czy nie warto, aby choć czasem wasze dzieci czy wnuki budziły się do pięknych melodii i słów godzinek? Czy nie warto, aby także ich pierwszą myślą było: zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą. Czy zawsze pierwszy głos w domu musi mieć radio z wrzaskliwą muzyką albo telewizor z doniesieniami, co złego stało się na świecie? Moi drodzy, są jeszcze inne formy modlitwy i kultu maryjnego, które w naszych rodzinach winny być praktykowane. Choćby modlitwa Anioł Pański, która jest codziennym zatrzymaniem się w zachwycie nad cudem wcielenia. Bo oto Słowo ciałem się stało i w Jego imię otrzymujemy zbawienie. To Słowo, które ciałem się stało poprzez Maryję, spotykamy co niedziela we mszy świętej,
gdy do nas przemawia w liturgii słowa i karmi nas w komunii. Czyż nie jest prawdą, że te momenty także przeżywamy jako rodziny? Bo albo jako rodzina chodzimy, czy też jeździmy do kościoła, albo nie czynimy tego wcale, niestety. Maryja niech więc będzie obecna w waszej modlitwie i pobożności prywatnej oraz wspólnotowej w rodzinie, tak jak jest obecna w liturgii i nabożeństwach kościoła. Pamiętajcie o przeżywaniu z nią okresów liturgicznych roku kościelnego, Adwentu z Niepokalaną, Bożego Narodzenia z Bożą Rodzicielką, Wielkiego Postu z Matką Bolesną, Wielkanocy z Królową Nieba. Zachowujcie tradycję obchodu świąt maryjnych. Pamiętajcie o czci Niepokalanego Serca Maryi i praktyce pierwszych sobót miesiąca, gdy po spowiedzi z czystym sercem przyjmujecie Eucharystię z miłości ku niej. O jak bardzo by się chciało, by była to praktyka powszechna, skupiająca i łącząca w sobie całe rodziny. W waszym domu powinno być miejsce, w którym rodzina gromadzi się na modlitwę. Może to być ołtarzyk, może być odpowiednie miejsce z krzyżem, obrazami religijnymi czy figurą. Niech będzie tam też obraz lub figurka Matki Bożej. Wasze rodziny potrzebują jej jako matki i królowej rodzin. Wasze dzieci i wnuki powinny przyzwyczaić się do jej obecności od maleńkości. Dlaczego? Dlatego, że Maryja nigdy nie przybywa do nas sama. Zawsze przynosi ze sobą lub przyprowadza Pana Jezusa. Maryja, jak jutrzenka, gwiazda zaranna, poprzedza Chrystusa, Słońce Sprawiedliwości. Ona też prowadzi wasze rodziny do Pana Jezusa i zachęca: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. A Chrystus ukrzyżowany na nią wskazuje i mówi: oto matka twoja. Pamiętajcie o pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych. Mamy ich wiele, nawet tu, na kontynencie amerykańskim. Ileż razy rodziny planują wakacje czy urlopy na plaży, w parkach i innych świątyniach rozrywki. A zapominają, by w odpoczynek pleść także nawiedzenie jakiegoś sanktuarium. Jeździcie do Polski. Poświęcacie na to wiele czasu, sił i środków, bo chcecie odwiedzić najbliższych, bo chcecie swym dzieciom i wnukom wpoić umiłowanie ziemi, mowy i kultury przodków. Niech na tych wyjazdach nie zabraknie zatrzymania się w jakimś sanktuarium maryjnym, nawet tym malutkim, lokalnym, z waszych stron rodzinnych. Niech tam, jak i w waszym domu rodzinnym, zapłonie maryjna świeca modlitwy i zawierzenia Bogu przez całą waszą rodzinę, na jej wzór, rozważania tajemnic Bożych i gotowości, by wykonać wszystko, cokolwiek Jezus wam powie. Maryjo, Matko Świętej Rodziny i Królowo Rodzin Naszych, chcemy ci dzisiaj uroczyście oddać nasze rodziny, a także tę naszą radiową rodzinę Godziny Różańcowej. Ty, która poczęłaś i porodziłaś Chrystusa, nosiłaś Go w swych ramionach, uczyłaś Go mówić i modlić się, wychowywałaś i troszczyłaś się o Niego, towarzyszyłaś Mu w Jego nauczaniu i cierpieniu. Dopomóż nam dobrze wypełniać swoje powołanie. Spraw, byśmy szczególnie w naszych rodzinach umieli się kochać, wybaczać sobie i być otwartymi na potrzeby innych. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź naszym umocnieniem na modlitwie i razem z naszymi rodzinami módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na zakończenie dzisiejszego programu życzę wszystkim matkom i niewiastom radosnego przeżywania Dnia Matki. Nie wstawiennictwo Matki Marii, Świętej Anny i samej Bożej Rodzicielki, jedna uboga, a tak potrzebna dla was łaski, abyście wszędzie tam, gdzie żyjecie, a zwłaszcza w swoich rodzinach i naszej radiowej rodziny, były tymi, które dają życie, karmią
i wychowują i troszczą się o duchowy wzrost swej rodziny. Niech Bóg wam błogosławi i wspiera. Chwalcie łąki o majowe, góry doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. Mamy maj. Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy was do zachowywania pięknej tradycji nabożeństw majowych. W godzinie różańcowej możecie zamówić CD z nagraniem takiego nabożeństwa. Koszt jednej płyty wynosi $5. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc maj włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i w specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę maja. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski. Na maj Ojciec Święty zachęca do modlitwy ewangelizacyjnej, aby diakoni, wierni służbie słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby przykład Maryi pomógł nam z odwagą iść za Chrystusem. Franciszkanie prowadzą nowennę do świętego Antoniego przez 9 kolejnych wtorków, aż do wspomnienia świętego Antoniego dnia 13 czerwca. Prosimy weźcie w niej udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej. W drugą niedzielę maja, Dzień Matki, rozpocznie się nowenna do Matki Bożej. Franciszkanie pragną włączyć do swoich modli wszystkie wasze intencje oraz szczególnie wasze żyjące i zmarłe mamy, a także wszystkie matki, podeszłe wiekiem i młode, polecając je Bogu przez szczególnie wstawiennictwo Matki Bożej. W tym roku wysyłamy kalendarze na zamówienie. Na każdej kolejnej kartce są zamieszczone kupony, które można użyć, aby włączyć się do franciszkańskich comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej. Jeżeli nie macie kalendarzy, to możecie użyć dowolnej kartki lub kuponów, które zostały wysłane z nowenną do świętego Jana Pawła II. Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Pragniemy was poinformować, że w godzinie różańcowej można zamówić komplet 4 książek Ojca Łucjana, wydrukowanych z okazji jego 100. rocznicy urodzin. W skład kompletu wchodzą takie tytuły jak Abba Ojcze, Przemyślenia Sympiraka i Tułacza, Miłość mi wszystko wyjaśniła, Pamiętnik Sympiraka i Tułacza oraz Skradzione dzieciństwo. Cena za 4 książki to $40. Informujemy was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej. Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową.
niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 89 lat. Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York, 14010. Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała, James A. McCurry. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.